Cześć, witam w Watch and Work. Watch and Work to seria poradników wideo opracowana przez ContiTech i przeznaczona dla mechaników samochodowych. Nazywam się Stefan Meyer i w każdym filmie zademonstruję Ci obsługę innego silnika. Dzisiaj mam amerykański silnik z Chevroleta Captivi z 2007 roku. Ma 2 litry pojemności, 110 kW mocy i kod silnika Z20S. Do tego silnika potrzebujesz naszego zestawu CT1121K1. Przygotuj także następujące narzędzia OE. Przed ustawieniem silnika w pozycję górnego martwego punktu należy zdjąć osłonę paska rozrządu i koło pasowe wału korbowego. Istnieje wiele znaków, które pomogą w ustawieniu górnego martwego punktu. Na wale korbowym znajduje się oznaczenie, które wyrównujemy z pompą paliwową. Demontujemy pompę podciśnienia i wkładamy narzędzie. Na dole obok wału korbowego znajduje się śruba, którą także zastępujemy narzędziem. Ustawiamy silnik około 5 stopni przed górnym martwym punktem. Odkręcamy śrubę na wale korbowym pod rozrusznikiem. Wkładamy narzędzie blokujące do wału korbowego i obracamy silnik do górnego martwego punktu, tak aby narzędzie całkowicie zablokowało wał korbowy. Ostatnim krokiem jest zdemontowanie pompy podciśnienia i zamontowanie tego narzędzia w tym miejscu. Teraz poluzuj rolkę napinającą, zdemontuj pasek rozrządu i zamontuj nowe elementy. Podczas montażu rolki napinającej należy zwrócić uwagę na specjalne położenie montażowe. Tutaj mamy stworzeń. Musi on być ustawiony w jednej linii z tym otworem. Drugi stworzeń musi być włożony w ten otwór. Teraz poluzuj koło wałka rozrządu tak, aby mogło się swobodnie obracać. Użyj klucza podtrzymującego. Zamontuj pasek rozrządu, zaczynając od wału korbowego i kontynuuj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ostatnią jest rolka napinająca. Obróć mimośród w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do paska rozrządu, aż wskaźnik znajdzie się w jednej linii z otworem. Dokręć śrubę wałka rozrządu za pomocą klucza dynamometrycznego i klucza podtrzymującego. Usuń narzędzia blokujące i obróć silnikiem dwukrotnie w kierunku jego obrotów. Ustaw go w górnym martwym punkcie i ponownie sprawdź napięcie paska. OK, już prawie skończyliśmy. Sprawdź, czy wszystko zostało ponownie prawidłowo złożone. Przestrzegaj specyfikacji producenta i momentów dokręcania. Pamiętaj, zachowaj ostrożność. Nie zapomnij o naszej naklejce. Umieść naszą naklejkę informacyjną w widocznym miejscu komory silnika, tak by klienci widzieli, że został zainstalowany produkt wysokiej jakości.